Była mowa przez chwilę o Anglii, nadal pozostaniemy w klimatach angielskich, dlatego że w dalekim Londynie jest pan dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Aż strasznie pana jakoś słychać, jakby pan za morzami był pięcioma, a nie tylko za najwyżej dwoma. Chciałbym poprosić pana o bilans geopolityczny ostatnich wydarzeń. Donald Trump podróżował po Azji. Wiemy w Polsce także z pana publikacji, że Azja, obszar Pacyfiku, to jest ten kluczowy dzisiaj obszar, gdzie decydują się losy światowej geopolityki. Jak wygląda w tej chwili ten stan geopolityczny najważniejszego miejsca na świecie? Czekamy, jakie... Przyznam się, że czekam i w ogóle czekamy, gdy Trump wróci do Stanów Zjednoczonych i zastanowi się nad tym, co zobaczył w Azji. Doradcy jego przemyślą i myślę, że wykuje się nowa strategia Amerykanów na Pacyfiku i w Azji, a zatem całej Eurazji. Była to bardzo znacząca wizyta, cały tur po regionie. Myślę, że Trump mógł zobaczyć, z czym się musi zmierzyć i no, nie będzie proste. No. Na razie wydaje mi się, że Trump będzie chciał balansować wschodzącą potęgę Chin i nie chce zaakceptować zmieniającego się status quo i to jest no, dosyć trudna sytuacja, a jednocześnie chce dokonać rewizji dotychczasowego systemu modelu globalizacji i to jest jeszcze trudniejszą sytuacją, zwłaszcza, że główni interesariusze tego systemu to są oczywiście przeciwni temu, jak Niemcy, Chiny, jak również inni, w tym starzy sojusznicy Stanów Zjednoczonych, zarówno na Pacyfiku, jak i w Europie. I to poważne wyzwanie, bardzo poważne wyzwanie. Sam się zastanawiam, co Amerykanie zrobią. No i w tle jest oczywiście Północna Korea i jako sideshow taki, prawda, który pokazuje, że Amerykanie chcą użyć siły wojskowej, Chińczycy teraz grywają na polu każdym możliwym innym, pokazując, kto ustanawia reguły gry w tym regionie świata. Trudny moment. Była mowa o tym, kiedy Donald Trump wycofał się z partnerstwa transpacyficznego, wycofał się z przyczyn chyba raczej wewnętrznych, bo ono było bardzo mocno krytykowane przez część amerykańskiej opinii publicznej, że to spowodowało taki brak zaufania ze strony przywódców tych krajów, które skądinąd chciałby liczyć tam na Amerykę, jak te kraje bojące się hegemonii chińskiej. Czy pan uważa, że ta nieufność, ten brak zaufania został teraz przełamany przez tą podróż? Nie sądzę, żeby ostatecznie został przełamany. Dalej nie ma mowy o jakimś łącznym porozumieniu. Tam stwierdzi, że będzie dwustronnie uzgadniał zasady jako totalnego hegemona, prawda, który sobie jeździ po regionie i zawiera takie umowy, to za słabo. Już Amerykanie nie mają takiej mocy, tak zwanego takiego lewara, żeby to dalej robić. I chyba już nie mają zdolności wykluczania, tak jak mieli przez wiele, wiele lat, wykluczania na przykład Chin z różnych wspólnych przedsięwzięć. I to jest właśnie ta zmiana, tak? Bo władza hegemona w systemie światowym, czy władza w ogóle, polega głównie na zdolności wykluczania przedsięwzięć, wykluczania z inicjatyw, w ten sposób zresztą, że inni podążają pomimo wykluczenia innego silnego gracza. I Amerykanie jakby stracili tą noc. Albo przynajmniej ona jest pod znakiem zapytania. I to jest bardzo ważny moment. To jest bardzo ważny moment, a jak w świetle tego bardzo ważnego momentu wygląda w tej chwili sytuacja wokół Korei Północnej? Bo wciąż nie, tak z punktu widzenia europejskiego to trudno właściwie dociec. Czy to jest niesforny wasal Chin, którego nikt nie może opanować, czy raczej Chiny specjalnie pozwalają Korei Północnej na takie zachowanie, żeby szachować Amerykę? Jak pan uważa? No, znaczy PRL był niezależnym państwem od Moskwy. Nie zapadała decyzja o zbrojeniu, rozbrojeniu, o wojnie w Warszawie czy w Moskwie. I tak samo jest w tej sytuacji, nawet jeszcze bardziej. To nie zmienia postaci rzeczy, że na przykład Gomułka próbował coś tam robić troszeczkę w ramach możliwości niezależnie od Moskwy albo wchodząc z radaru moskiewskiego, tak? W tych czy w innych zakresach. I to mamy bardzo podobną sytuację. Ostatnie pytanie to będzie podróż w inny rejon, ale też nadal Azji. Czy to napięcie między Persją a Saudami, tak bym to nazwał, czyli między Iranem a Arabią Saudyjską, ma też jakiś wymiar globalny, czy to są raczej lokalne konflikty między dwoma wyznaniami islamu? Jest to konflikt o to, kto ustanawia reguły gry w Zatoce Perskiej na Bliskim Wschodzie. Trwa wojna. Po wycofaniu się Amerykanów z Iraku i po tym, gdy została zniszczona struktura utrwalona bezpieczeństwa w tym regionie,
po obaleniu Saddama Husseina, po zniszczeniu reżimu Asada, mamy w ogóle strefę próżni. Strefę próżni najchętniej wypełniają Iran, Rosja i Turcja i strasznie niepokoi to Saudów. Też innych, ale Saudów. I stąd jest to napięcie. Iran rośnie w siłę, Turcja rośnie w siłę, Saudom się to nie podoba. Mało tego, Saudowie tracą monopol naftowy, bo Amerykanie mają łupki, w związku z tym nie są w stanie Saudowie również kontrolować cen ropy. Są w trudnej sytuacji pod wielką presją. Czyli i tu, i tam trwa walka o to, kto będzie ustanawiał reguły gry i czy te reguły gry będą nowe czy stare. Bardzo dziękuję i od razu zapraszam pana. Mam nadzieję, że jak wróci pan z Londynu, będzie chwila na dłuższą rozmowę również w studiu Radia Wnet. Doktor Jacek Bartosiak, ekspert od spraw geopolityki, był naszym rozmówcą w dalekim Londynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję.